Zenon Martyniuk i Red Lips wystąpią na tegorocznych suwalskich juwenaliach. Wszystko przy stadionie suwalskich Wigier i połączone z miejskim świętem biegania. Trzydniowa impreza rozpocznie się w Boże Ciało 15 czerwca. Juwenalia zapowiedzieli dziś dr Marta Wiszniewska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz studenci Żaneta Kalinowska i Jakub Rusanowski. W tym roku juwenalia biorą zupełnie taką inną i nową formę. Będzie to impreza, święto naszych żaków otwarte na stadionie miejskim przy ulicy Zarzecze. Odbywały się ostatnio na ulicy Ogrodowej. Tam był problem i z dojazdem, i przecież to nie był teren utwardzony i troszeczkę oddalony od centrum miasta. I cieszę się bardzo, że w tym roku możemy przedstawić taką ofertę jako miasto, jako ośrodek sportu i rekreacji, żeby wykorzystać infrastrukturę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze 26. 15 to się wszystko rozpoczyna, czyli po procesji na Boże Ciało. Można zjeść obiad, a później pójść na juwenalia. Doszło tutaj do porozumienia między uczelnią a ośrodkiem sportu, żeby jeden z biegów w tym całym święcie właśnie przeznaczyć dla grupy studentów, zrobić taki bieg akademicki. Myślę, że nie tylko sami studenci będą chcieli w nim udział wziąć, ale i wykładowcy, bo tu jest szeroka chyba rzesza wykładowców, więc tutaj grupę wykładowców serdecznie oczywiście zapraszamy. Oczywiście nie stanowi to problemu, aby studenci też wystartowali w innych biegach, łącznie z 10,5 kilometra.